Witam Państwa w 18 już części kursu o Joomla. Na początku, z uwagi na to, że ten kurs nagrywam już kiedy wyszła Joomla 2,5, chciałbym Państwu pokazać tak na szybko różnicę między Joomla 1.73 a 2,5. Jak widzimy, różnica jest niewielka. Więc kontynuujemy kurs Joomla 1.73, zakładając, że co bez trzeci kursanci sobie poradzą w Joomli 2,5, ponieważ pewne elementy są praktycznie identyczne. Ciekawostką tego szablonu, który tu jest zainstalowany, jest tak zwany szablon Elastica Joomla Art, który to szablon dostosowuje się automatycznie do szerokości ekranu, ale uwaga, to jest ważne, nie rozciąga tekstu tutaj tak mocno, tylko przerzuca moduły sobie na dół. Dzięki temu szablon ten może być poprawnie wyświetlany na monitorach komputerów stacjonarnych, HD monitorach, które mają dużą rozdzielczość, jak i na tabletach, które mają dużo mniejsze rozdzielczości, tylko 10 cali. Pamiętajmy więc o urządzeniach przenośnych, coraz więcej ludzi z tego korzysta. W poprzednim odcinku powiedziałem Państwu o tym, jak tworzyć menu, jak tworzyć artykuły, czy jak wstawiać menu do odpowiedniego miejsca. Teraz będziemy kontynuować pracę nad taką stroną. O, sobie malutką. Która to strona ma pewien cel, pewne zadanie. Ale o tym kiedyś indziej. Teraz tak. Musimy przyjąć pewne uproszczone rozumowanie w dalszej części kursu. Pamiętajmy, że to wszystko, co jest tutaj, czyli content, inaczej artykuły, to też jest komponent. Dlaczego to jest nam potrzebne? Ponieważ to miejsce tutaj jest wyświetlane właśnie przez komponent. To jest miejsce komponentu. Ułatwi nam to później na przykład dostosowywanie do ACL-u. Możliwości pracy na właśnie tych artykułach. Najpierw zajmijmy się czymś takim, o czym wspominałem w poprzednich częściach, aby nie wprowadzać artykułów do strony z pozycji superadministratora. I zahaczymy w tej chwili troszeczkę o ten nieszczęsny ACL. Mówię dlatego nieszczęsny ACL, ponieważ wielu osobom trudno jest zrozumieć ideę ACL-u, czyli poziomu dostępów do pewnych rzeczy. Zrobimy tutaj mały przykład. Stwórzmy sobie osobę, grupę osób, bo nie konkretną osobę, grupę osób, która będzie mogła edytować tą treść tutaj. Zobaczmy, co nam Joomla daje. Ja już sobie stworzyłem wcześniej takiego użytkownika, który się nazywa edytor. Do czego dążymy w tej części? Okej. Zgadzałeś się. Dobrze, teraz już dobrze wpisałem hasełko. Jesteśmy zalogowani na stronę jako edytor. Edytor to jest grupa, użytkownik edytor jest zapisany do grupy edytorów, czyli osób, które mogą dodawać jakąś treść do strony z tego poziomu. Mają swoje specjalne menu tutaj, które pozwala im dodać treść. Klikają sobie, dodaję treść. I dzięki temu otwierają się takie oto tutaj edytorek, który im ustawiamy. I oni tutaj mogą sobie wpisywać treść. Tak. Tutaj też jakieś coś tam, nie? Mogą wstawić grafikę. Proszę zwrócić uwagę na grafikę. Media Manager
wyłączył możliwość kasowania plików. Wszystkie pliki, które tutaj są wgrywane, nie możesz skasować ich edytor. Czyli on może sobie tutaj tylko wgrywać pliki, ale nie może ich kasować. Nie może również, proszę zauważyć, tworzyć nowych folderów. Czyli może tylko pobierać pliki z naszej biblioteki i poruszać się. Umożliwia to edytorowi wstawianie już wcześniej przygotowanych grafik. W obecnej chwili, kiedy ten ACL szaleje, nie wiemy, co z tego do końca wyjdzie, musimy dbać o to, by grafiki miały na naszej stronie w jakiś sposób określone prawa autorskie. Bo później ktoś do nas zastuka. Dobrze, skoro tak, to może sobie tą grafikę tutaj wstawić. Ten edytor, o, coś mi ucieka. Dobrze. O, to przejdziemy i wstaw. Prawda? Jest ta grafika, piękny samochodzik. Audi jakieś tam. Dobrze. Skoro jest wstawiony, może wybrać kategorię, do jakiej wpiszę to i od razu ustalić poziom dostępu. I dla jakich języków? O językach jeszcze opowiemy sobie. Czyli ma pewien sposób komunikowania się. No wstawmy to Audi do motoryzacji. I zapiszmy. Świetnie. Artykuł zapisano. I teraz zobaczmy, co edytor może. Edytor w tym przypadku, w przypadku tego ustawienia, nie może publikować artykułu. Czyli jak widzimy, edytor potrafi wstawić tekst na stronę, ale nie ma praw do publikacji tej strony. Bardzo pożyteczna rzecz, jeżeli mamy wielu redaktorów na stronie. Wyobraźmy sobie stronę szkoły i mamy kilku, kilkunastu uczniów i kilku, kilkunastu nauczycieli, którzy mają prawo do wstawiania tekstu, ale ten tekst, zanim się pojawi na stronie, musi być zrecenzowany w jakiś sposób przez kogoś zatwierdzony. Takie prawa ma ktoś o wyższym poziomie dostępu. Zobaczmy, jak to jest zrobione od zaplecza. Czyli tak. Najpierw popatrzmy sobie na te, mamy dwóch użytkowników, edytora i superusera. Superuser to ja. Edytor to ten, który tam może wprowadzać. Edytor nie może wejść na stronę od zaplecza. Po co mu to? Żeby nam tutaj popsuł coś? Nie, nie chcemy tego. Edytor może się logować tylko i wyłącznie tutaj. Dobrze. Obejrzyjmy w takim razie grupę edytorów. Jak widać, zrobiliśmy tutaj dodatkową grupę pod nazwą edytor. Nie mylmy tego. Użytkownik edytor to jest zbieżność nas, moja przypadkowa. Tutaj stworzyliśmy grupę edytorów. Poziomy dostępu edytora stworzyliśmy coś takiego. Edytor poziom dostępu, proszę bardzo zobaczyć. Edytor jest przypisany do publików zarejestrowanych i do edytora jako edytora. Tutaj mamy w grupach edytora i użytkownika, którego stworzyliśmy jako edytora. O tym w następnym odcinku, jak stworzyć takiego czegoś. Ale popatrzmy sobie, jak Państwu mówiłem, warto myśleć czasami o artykułach jako o komponencie. Tu mamy kilka artykułów. Wybierzmy sobie te opcje i mamy coś takiego jak uprawnienia. Zobaczmy, w jaki sposób możemy tworzyć uprawnienia edytora. Tworzenie, bo grupa edytorów, czyli tych ludzi, którzy są zapisani do tej grupy, ma możliwości następujące. Może tworzyć artykuł i może poprawiać swój własny artykuł, ale nie może poprawiać innych artykułów. Ma zabronione poprawianie innych artykułów innych osób. Nie może też publikować artykułów. Dlatego jest poziom wyżej tutaj, który może publikować artykułów. Dobrze. Czyli już wiemy mniej więcej, o co chodzi z tym ACL-em w ten uproszczony sposób. Teraz Państwu pokażę pewną inną rzecz, która też jest wstępem do ACL-u. To jest już mój komercyjny projekt wykonany dla sklepu, który handluje częściami do BMW, nie do Volkswagena.
I proszę zobaczyć, jako superadministrator mamy takie dosyć duże uprawnienia do zobaczenia tego wszystkiego, co jest tutaj, ale teraz się wylogujemy. A, jeszcze proszę zwrócić uwagę, że tutaj mamy kogoś takiego jak sprzedawca. Sprzedawca jest przypisany do grupy zarejestrowani i do grupy, którą specjalnie stworzyliśmy, sprzedawca. Okej, za chwilę to pokażę Pan. Dobrze, logujemy się jako sprzedawca od administratora. Proszę tutaj zobaczyć, jesteśmy sprzedawca od strony administratora i klikamy zaloguj. Jak widać, do czego mamy dostępu? Sprzedawca to jest osoba, która ma prawo tylko i wyłącznie do wstawiania i zarządzania sklepem. Nic innego nie może robić od strony administracyjnej. Czyli proszę zwrócić uwagę, ma do kontaktów namiary, bo chce wysyłać i zarządzać sobie tymi kontaktami osób rejestrujących się w sklepie, oraz do komponentu, który nazywa się Joom Shopping. I może zarządzać sobie produktami, może zarządzać sobie zamówieniami i może zarządzać sobie jakimiś podstawowymi opcjami. Tak naprawdę tej osobie, sprzedawcy, który ma za zadanie zarządzać właśnie produktami, jak i zarządzać zamówieniami, nic więcej nie potrzeba. Ma pewne elementy konfiguracji, kategorie. Ma dostęp tylko i wyłącznie do sklepu. Zrobiliśmy to, jak widać, z poziomu administratora. I to jest właśnie najpiękniejsza rzecz w Joomla 1.7, 2.5. Możemy dowolnie konfigurować poziomy dostępu dla poszczególnych elementów. Tutaj mamy dla sprzedawcy, który od strony administratora widzi tylko i wyłącznie sklep. Nic więcej kontakty. Tutaj mamy edytora, który może wstawiać treści tylko i wyłącznie od strony. Sorry za takie masło maślane, strony, tylko od strony frontowej i nie ma prawa do publikowania ich. Ale za to my, jako administrator, czy specjalna osoba, która ma dostęp tylko i wyłącznie do artykułu, wyobraźmy sobie panią nauczyciel XYZ, ma prawo do edycji tego artykułu. Proszę zobaczyć. Widzimy, wstawił to edytor. Nie możemy zmienić użytkownika autora. Nie mamy takich praw. Ten samo chodzi w TFDD. Możemy tutaj wstawić korekty i zamknąć go, zapisując i publikując. Zróbmy to, dobrze? Nie opublikowano, zmienimy stan na opublikowano i klikamy zapisz i zamknij. Odświeżmy sobie tą motoryzację, szczęsną, nieszczęsną i jak widzimy, mamy artykuł. Edytor po opublikowaniu ma prawo edytować jeszcze ten tekst. Niestetyż albo estetyż. Możemy to zresztą wyłączyć. Natomiast nie ma prawa do edycji artykułów innych. Nie mamy tutaj tej ikonki, prawda? Tutaj tej ikonki. Przy motoryzacji jest ta ikonka edycji. Co Państwo, redaguje artykuł. Przy architekturze nie ma, bo to już wstawił zupełnie inna osoba, zupełnie inny człowiek. Tak samo inne osoby, gdybyśmy stworzyli podobne grupy, nie mają prawa do edycji tych rzeczy. W następnych odcinkach zastanowimy się też nad tym, czy możemy nadać prawa edytorom, różnym edytorom czy różnym użytkownikom do edycji wstawiania pewnych treści do określonych działów naszej witryny. Czy możemy ograniczyć tylko wstawianie treści do kategorii? Ale o tym w następnych odcinkach opowiemy, czyli mam nadzieję, że zainteresowałem Państwa ACL-em i tym, co możemy zrobić za pomocą Joomla. Dziękuję.